Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności, druki 486 i 504. Projekt ustawy ma na celu dostosowanie ustawy z kwietnia 1974 roku o ewidencji i dowodach osobistych oraz ustawy z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności do przepisów ustawy z kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim. Omawiany projekt ustawy proponuje nowe brzmienie paragrafu ustępu 4 w artykule 14 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych i nakłada na ministra właściwego do spraw wewnętrznych i wojewodę, każdego z nich zgodnie ze swoją właściwością wynikającą z ustawy o obywatelstwie polskim, obowiązku niezwłocznego przekazania danych o nabywaniu lub utracie obywatelstwa polskiego organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego, osoby, której dotyczy zmiana, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego tej osoby do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wprowadzona zmiana pozwoli na rejestrację danych o zmianie obywatelstwa obywateli zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zbiorze PESEL, a w rezultacie także w rejestrach centralnych, przyspieszając procesy uzyskiwania lub unieważnienia obywatelstwa polskiego. Ta zmiana umożliwi też unieważnienie z urzędu dowodów osobistych, które utraciły obywatelstwo polskie. Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zostały przypisane uprawnienia do rejestracji danych dotyczących obywatelstwa polskiego w rejestrze PESEL, co jest konsekwencją obowiązku nałożonego ustawą o obywatelstwie polskim na ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a więc orzekania w sprawach przywrócenia bądź odbierania obywatelstwa polskiego oraz rejestrowania tych danych w zbiorze PESEL. W rezultacie w rejestrze PESEL znajdą się dane o obywatelach wszystkich osób zamieszkujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym także osób nieposiadających miejsca stałego zameldowania. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Omawiana zmiana przepisów ustawy wynika z faktu, że w trakcie prac nad artykułem 63 nowej ustawy o obywatelstwie polskim zmieniającego ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych rząd nie uwzględnił nowelizacji tego faktu z aktu podjętego i znowelizowanego w 2008 roku, który rozszerzał właściwość miejscową organu gminy, do którego przekazywane są dane o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie będzie przeciwny zaproponowanej zmianie i poprze propozycje przedłożone w tym zakresie, mając na uwadze potrzebę zlikwidowania luki prawnej i dostosowania tego rozwiązania do potrzeb, jakie dzisiaj w zakresie nabywania i utraty obywatelstwa polskiego występują. Dziękuję bardzo za uwagę.